Bawiły się dzieci na podwórku. Słodka dziewczynka i chłopczyk w garniturku. Mała Adela rzekła: Stasiu Lemie, wolę w kosmos, takie mam marzenie. A staś na to: Czy wiesz, że zabrać cię tam mogę? Rakietą mojej wyobraźni, więc ruszajmy w drogę. Nie czekając, do rakiety dzieci dziarsko wskoczyły. Czy wszystko niezbędne jest na pokładzie, dokładnie sprawdziły. Mamy kombinezony, hełmy, tlen, wodę i jedzenie, więc lecimy, Adelo, spełniać twoje marzenie. Odliczanie, start silników, oderwanie od ziemi, jeszcze chwila i znajdziemy się w kosmicznej przestrzeni. Tak też się stało, bo to moc ogromna rakiety wyobraźni Stasia, wynosi ich w stronę Słońca. A Staś ciągle opowiada bo to jego pasja a wiesz, koleżanko, że Słońce to też gwiazda jedna z tych najlepszych i dla nas bardzo ważna daje nam światło i ciepło już od bardzo dawna. Wokół Słońca wirują planety, a każda jest inna. Jedne prawie parzą, inne marzną z zimna. Różnią się wielkością, gęstością i chemicznym składem, bo jedne są skaliste, inne mają skalne jądro otoczone gazem. Merkury, Wenus, Ziemia i Mars to planety tak różne, choć stworzone ze skał. Wędrują po orbitach najbliżej od Słońca, chłód kosmosu czują i przypływ gorąca. Merkury to planeta bez atmosfery i pierwsza od Słońca. Więc, kiedy jest noc, można tam zamarznąć, a w dzień, jak ciasto, upiec się z gorąca. Wenus spowija chmura nieprzyjaznych gazów. Nie mógłbym nimi oddychać, padłbym od razu. I choć jest trochę dalej od Słońca, to przez te gazy. Temperatura jest tam stale parząca. Ziemia to nasz piękny dom skąpany w oceanach. Wszystko tu oddycha, żyje, rośnie i w Polsce, i w Stanach. Są tu morza, góry, lasy, gorące pustynie i arktyczne lądy. I wszyscy ludzie są tu równi, choć mają różne poglądy niezliczona ilość gatunków, zwierząt, roślin, drzew, możemy je podziwiać i słyszeć ptaków śpiew. I choć wszyscy tu żyjemy i tak dobrze ją znamy, to szczęście, jakie mamy, rzadko doceniamy. Dookoła Ziemi krąży nasz cudowny księżyc, skąpany w słońca blasku. I wcale nie jest z sera, a ze skał i piasku. I choć brak mu słońca mocy, to odbija jego światło, pięknie świecąc w nocy. Ta czerwona planeta to Mars. Swój kolor ma od rdzy pył i skał. Choć to świat pustynny, jest tam zimniej niż na Ziemi, bo atmosferę ma zbyt cienką, by ciepło nie uciekało do kosmicznej przestrzeni. Jowisz, Saturn, Uran, Neptun to gazowe olbrzymy. Odległe i trudne do opisania. Nie mają stałej powierzchni, na której moglibyśmy stanąć. Jowisz jest jak król planet, bo jest z nich największy, ale to nie wszystko, bo jest też najcięższy. Ma siedemdziesiąt dziewięć księżyców krążących wokół niego, a cztery z nich odkrył dawno temu badacz zwany Galileo. Saturn otoczony jest systemem pierścieni. Jak spojrzysz przez teleskop, zobaczysz je też z ziemi. Pierścienie są piękne, tworzą je lód i skały, odbijając światło, dają widok doskonały. Uran toczy się na boku po swojej orbicie, pod niebieską mgiełką kryje tajemnice. Dużo więcej o tym odległym świecie wiedzieć chcemy, choć to. Że to olbrzym z gazu, na pewno już wiemy. Neptun to planeta olbrzymia i gazowa ma niebieski kolor i podobno jest tam woda. I choć ma kolor podobny do naszej Ziemi ciepłego domu tam nie znajdziemy. To planeta odległa od źródła gorąca 164 lata trwa jej wędrówka wokół Słońca. Za planetami mamy pas ciał skalno-lodowych. Neptun lubi je porywać i kierować do naszych planet cudownych. Jowisz taką przechwyci, połknie lub skieruje z powrotem albo w stronę słońca. Wtedy powstaje kometa niebiesko-żółtym światłem błyszcząca. A co jest dalej? Dalej są inne gwiazdy. Pełne gorąca, bardzo podobne do naszego słońca tworzą inne układy i całe galaktyki. Lecz aby tam dolecieć, potrzeba nam praktyki. Praktyka wyobraźni pomogła nam spełnić twe marzenie i pozwoli nam też wrócić z powrotem na Ziemię. Wracajmy więc do domu z tej kosmicznej przestrzeni, bo drugiej takiej Ziemi na pewno nie znajdziemy. Ale Stasiu, pyta Adela. A o czym ty marzysz najbardziej i skrycie? Marzę, aby tą rakietą latać całe życie.